Sponsorem odcinka jest firma Bonimed, producent suplementu diety Venobon Complex na ciężkie nogi. Witam Państwa w kolejnej edycji audycji Pisze baba do zielarza. Tym razem napisała do nas pani, która, jak to tutaj właśnie czytam w jej liście, od 20 lat pracuje na stojąco, bo jest fryzjerką i powiedziała, pisze, iż ma nogi czasami jak z ołowiu. Co zrobić, gdy takie nogi ona będzie miała i jakie zioła stosować? Proszę Państwa, najważniejszym surowcem zielarskim, najbardziej tradycyjnym, to się stosuje w przypadku problemów z odpływem krwi żylnej i odpływem limfy z kończyn dolnych, jest owoc kasztanowca. Owoc kasztanowca to nie jest to nasionko, które się zbiera w jesieni i dzieci z tego robią zabawki, tylko niedojrzały owoc, który zbiera się na przełomie wiosny i lata. To jest surowiec zielarski, który poprawia ukrwienie, poprawia stan żył, ułatwia odpływ krwi żylnej z kończyn dolnych, działa przeciwzapalnie, zmniejsza przenikanie płynu przez naczynia włosowate. Jest stosowany zarówno w żylakach, jak i na przykład w leczeniu chorób siatkówki. Również go stosujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza i się dobrze sprawdza. Drugim takim troszkę krótszej historii stosowania jest kłącze ruszczyka. I ruszczyk działa bardzo podobnie jak kasztanowiec, ma też takie efekty prozdrowotne, też zwiększa napięcie, zmniejsza przenikalność krwi żylnej przez naczynia i to jest też dobry adres, jeżeli chodzi o kwestie związane z naczyniami żylnymi. Trzecią taką substancją jest diosmina. Diosmina to jest substancja, która od pewnego czasu znalazła zastosowanie też w leczeniu żylaków, w leczeniu pajączków naczyniowych. Ona głównie działa na naczynia włosowate i to jest jakby spektrum jej działania. Pamiętajmy jeszcze w przypadku żylaków o miłorzębie japońskim. On również jest taką substancją, która tutaj znakomicie się sprawdza. Chodzi oczywiście o liść miłorzębu japońskiego. Ekstrakty z tej rośliny powodują poprawę ukrwienia w obrębie naczyń włosowatych, działają dobrze na śródbłonek naczyń, no i zmniejszają krzepliwość krwi, dlatego że zagrożeniem w przypadku żylaków jest oczywiście przede wszystkim zakrzepica. W przypadku tego odpływu, problemu z odpływem krwi żylnej mają zazwyczaj osoby, które pracują na stojąco albo też na siedząco i nie mają tej pompy mięśniowej włączonej, czyli po prostu te mięśnie się nie kurczą w sposób odpowiedni. Dlatego poza preparatami ziołowymi pamiętajcie Państwo też o takim prostym ćwiczeniu. Stanąć na palcach i opaść. Stanąć na palcach i na piętach. Na palcach i na piętach. I tego typu ćwiczenie nawet 1–2 minuty może spowodować, że ta krew będzie lepiej odpływać. Też pamiętajcie też o zimnej wodzie, którą można sobie, prawda, spłukać nogi i też będzie w to wtedy lepiej działać. Jeżeli Państwo chcecie coś więcej się dowiedzieć na temat preparatów ziołowych, które się stosuje w przypadku ciężkich nóg, żylaków, bądź też wszelkich innych schorzeń, to oczywiście odsyłam Państwa do publikacji Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą napisał profesor Iwan Wawer, i do drugiej książki Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza. Dziękuję, do usłyszenia. Sponsorem odcinka była firma Bonimed, producent suplementu diety Venobon Complex na ciężkie nogi.